to jest? To są okulary amerykańskiej firmy Wiley X, która od 30 lat zaopatruje armię amerykańską, nie tylko, armię na całym świecie, jednostki specjalne. Natomiast od kilku lat ma ofertę również okularów polaryzacyjnych, które w Polsce oferujemy polskim wędkarzom. Czym się różnią od okularów ogólnodostępnych za 45 zł? Właściwie wszystkim. Po pierwsze, soczewka za 45 zł jest zrobiona w taki sposób, że wytryskuje się z maszyny. Soczewka Wiley X jest szlifowana laserowo, czyli zrobiona jest w taki sposób, jak robione są soczewki do okularów korekcyjnych. Co powoduje, że soczewka jest gładka, nie ma zniekształceń, przez co nasz mózg nie musi redukować tych zniekształceń. Tania soczewka ma mikro... A co dodaje wątkarzowi? Chociażby to, że może używać tego okularów przez 8 godzin, nie zmęczy mu się wzrok. Czy nie boli go głowa? Dokładnie. To jest jedna z cech. Tak, dokładnie. Nie boli go oczy, nie boli go głowa, nie uzawią mu oczy. Już założy się soczewkę tanią, tak naprawdę po godzinie, po dwóch, nie wiem, może mieć zawroty głowy, może uzawić oczy, nie wiemy dlaczego. W przypadku Wiley X jest to... Pewnie wiemy za te 45 zł, bo jest cenę wliczone w uloty. Tak, no powiem. Pewnie tak, no, nie ja polecam. Jako, ja jako okularnik sporo wiem na temat okularów, również polaryzacyjnych. Proszę powiedzieć, jakby pan wybrał jakiś taki produkt typowy dla wędkarzy, który wie pan, że w państwa ofercie mógłby wędkarzom przypaść do gustu, to co to by było? W naszej ofercie mamy 30 różnych modeli polaryzacyjnych. Dobrze, pokażę może taki model, który ja uważam za najlepszy, który w 2017, w tym roku, zdobył nagrodę na najlepszy produkt 2017-18 na targach wędkarskich Eftex. Jest to model Boss z lustrzaną powłoką, z 8-warstwową soczewką, dodatkowo opatentowaną uszczelką, która chroni przed pyłem, wiatrem i trudnymi atmosferycznymi warunkami. Jest to model w kamuflażowej... Ciekawe rozwiązanie, muszę powiedzieć, bardzo. Tak, tak. To firma Wiley zapatentowała taką uszczelkę, która chociażby sprawdza się, jak płyniemy szybko motorówką po jakimś akwenie ze słoną wodą. Kiedy słona woda dostaje się pod okulary i powoduje, że oko uzawi. Jak pan ocenia, powiemy o tym, że produkt reprezentowanej przez pana firmy nie należy do najtańszych. Jak pan ocenia, znając koszyk zakupowy klasycznego wędkarza i perspektywę wydania kilkuset złotych na okulary polaryzacyjne? Jak pan to widzi w przyszłych latach? Sam, zanim jeszcze zajmowałem się dystrybucją Wiley X w Polsce, to byłem użytkownikiem różnych okularów. Wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli kupi się okulary tańsze, to tak naprawdę ta oszczędność jest pozorna, pewnie. Jest pozorna, dokładnie, ponieważ w następnym sezonie, czy nawet po kilku użyciach coś tam nie działa, odpada. Tak naprawdę przytrzemy sobie parę razy koszulką soczewkę i ona zaczyna nam... Środkiem mieć inny kolor na początku. No, zaczyna się zamazywać, źle widzimy i właściwie okulary są do wyrzucenia. No, Wiley X tutaj ma tą przewagę, że to są okulary na długie lata. Znam osobiście człowieka, który służy w gronie i mówi, że używa ich od 12 lat i nie chce kupić następnych. No dobra, dziękujemy bardzo.